Yuki, to jest potężne! Yuki, to jest mocne! Chciałbym wam tylko jeszcze szybko powiedzieć, że rośniemy bardzo szybko. Mamy już 21 tysięcy subskrypcji, z czego wam bardzo dziękuję. I w przyszłości mam nadzieję, że będziemy to dobrze wspominać, że będziecie tymi pierwszymi subskrybentami. Dziękuję wam jeszcze raz. Hej wszystkim, z tej strony Screamy, witam was w Teardown. Jest taka burza teraz trochę. Zaczęliśmy misję, mamy ukraść 4 obrazy, tak mi się wydaje. Tak, to są 4 obrazy i musimy je ukraść, więc myślę, że to nie będzie ciężka misja. Bo tak na... Co się stało? O co chodzi? Dobra, ja może pójdę sobie stąd. Przygotuję drogę, niech mi ta brama się otworzy, bo ja tu się boję zostać. Jeszcze piorun we mnie zaraz walnie, boję się tego. No kolejny! Ej, te pioruny będą mnie nawiedzać teraz. Co jest? Dobra, idę stąd. Szybko. No i musimy ukraść te 4 obrazy. Szybko zrobimy dzisiaj 2, może 3 misje. I lecimy sandboxa. Mam nadzieję, że nam się uda odblokować następną mapę tymi misjami. Oczywiście, musiało się tutaj coś rozwalić. Będę musiał to zgasić, chyba żartujecie sobie. Gaś to. Dobra, muszę wejść na górę, bo... O nie, wszystkie są zamknięte. Dobra, otwieraj się, szybko. No, chyba nie. Gaś to. Jezu, jak tu się ogień rozniósł. Szybko, gaś ten ogień. O, tu jest jeszcze. Gdzie jest jeszcze? Tu! Z zewnątrz! O, pozbyłem się. Dobra, super, nie ma już ognia. Tu jest obraz, ale my musimy łódź znaleźć. Musimy wziąć łódź. O, tu jest łódź. Dobrze, weźmiemy tą łódź i zrobimy tą misję tak full na spontanie, nie? Ukradniemy te obrazki... na spontanie. Masakra, co tu się dzieje? No tu też może się fire alert zrobić. O nie, odczep się od łodzi. Dobra, wejdźmy na łódź. O Jezu, jak tu się pali. Czemu ten deszcz nie działa? Działaj deszczu. Dobra, gaszę to. Na spokojnie. Już? Tu jeszcze się pali jakimś cudem. Dobra, uciekam stąd. Dobra, doskoczę tu na spokojnie. Myślę, że będzie w porządku. Teraz szybko tutaj trzeba przejść, brać obraz i wywalone, co się będzie działo później. Zasejwuję i lecimy. Tylko jest tu przejście. A! To nie jest na czas. No spoko, to lecimy. Mimo wszystko lecimy. Kino nie. Gdzie jest moja gaśnica? O Jezu, ile tego jest? Jeszcze na górze gdzieś. Tak? To wszystko? A, okej, dobra. Gdzie ja muszę ukraść ten obraz? Jest tutaj, w rogu domu. W rogu domu, na górze. Okej, to bez problemu. Dobra, mam. Kolejny jest w tym domu i w tym domku. Dobra, to wjadę ciężarówką w ten dom. I znowu walnie piorun. Patrzcie, 3, 2, 1... Nawet wcześniej. O, jestem na górze. Jezu, co tu się dzieje? Gaś ten pożar. Trzeba najpierw gasić pożary. O Jezu, tu jeszcze. Jeszcze tu. O, i zgaszone. Dobra, i ostatni obrazek jest tam. Zobaczymy, co tu piorun zrobi. Te pioruny to przesada dosłownie. Jakoś tu muszę wejść. O nie, jeszcze tu się pali. O nie, gdzie to się pali? Już nie pali? Nie pali się, dobra. Jezu, jaki tu pożar jest. O nie. Szybko. Gaś. Dobra, jest git. Jak w nas walnie, to po prostu będę się śmiać. Uwaga. O, nie walną, dobra, jedziemy. No i się udało, bardzo fajna misja z piorunami, szczerze. Dobrze, kolejna misja jest gotowa. Mamy... 6 chyba punktów. Tak, 6 punktów. Zaczniemy tędy. Popłyniemy tu łodzią. Bierzemy tutaj jakieś narzędzie. Lecimy tędy. Wchodzimy tu jakoś na górkę. Bierzemy stąd narzędzie, bierzemy stąd i odpływamy. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy zdążymy, ale bardzo się postaram. Także lecimy.
I nie wiem, czy podołam, bo to jest 60 sekund i to jest w końcu cała mapa, więc... Nie wiem, szczerze nie wiem, jak to będzie, jak to nam wyjdzie. Dobra, pierwszy mamy. Teraz tak, tu już 30 sekund prawie leci w tym miejscu. Więc to nie jest takie proste. Dobra, przeszliśmy. Dobra, 35 sekund, kurczę. To jest wymagająca misja, strasznie. Nie wiem, czy podołamy, ale spróbujemy mimo wszystko. Wolna ta łódź, kurczę, jeszcze zepsułem czas. Nie, chyba nie damy rady. 15 sekund. Szkoda, że tego helikoptera się nie da zastrzelić. Nawet bez żadnego faila to by było strasznie ciężkie. No zobaczcie, jedno narzędzie mi zostało, kurczę. Dobra, spróbuję zacząć od tego po prostu. Może teraz się troszkę polepszy nasz czas. Bo parę razy próbowałem przejść z tym całym i ciężko strasznie jest. Tu troszkę wejście poprawiłem, żeby było łatwiej wejść. Ale ta łódź jest strasznie wolna. Na niej tracimy mega dużo czasu. Przez co no... Nie da się praktycznie. Jest 40 sekund jeszcze, więc to jest mega dużo czasu. Ale no nie wiem, nie wiem. Jeżeli mi teraz zostanie jakieś 5-6 sekund, o ile zostanie, to spróbuję zrobić całe. Hops, tutaj na górę. Okej, okej. 13 sekund, 13 sekund, kurczę. 9 sekund. No nie zdążyłbym normalnie. A teraz zdążę? Zdążę! Dobra, zdążyłem. Miałem sekundę, kurczę. Jak to zrobić szybciej, mi powiedzcie w komentarzach, bo zostało mi 0,2 sekundy, więc ciężko, naprawdę ciężko. Szczególnie z tamtą jedną rzeczą, no bo jakby nie ta rzecz, to normalnie bym tutaj szybko wszystko zdążył. W sensie, patrzcie jak tą łódką się powoli poruszałem, no jak z buta, nawet wolniej. Nie wiem, piszcie w komentarzach, piszcie, ja nie jestem najlepszym uciekinierem, ale się staram, tak? Nowy tool jest! Patrzcie na to! Patrz... Tak, to jest to! To jest to! Ej, mamy bomby! To jest najlepsza rzecz, jaka może być w tej grze, po prostu bomby. Tylko telewizora się nie da rozwalić, ale... Zawsze wkurzały mnie te wiadomości. Co? Czemu to zostało? O co chodzi? Patrzcie, nie da się tego zniszczyć. Dobra, nieważne, nieważne. Lecimy rozwalić willę. Smuci mnie też trochę fakt, że nie da się zrobić tych bomb na czas, tak jakby, żeby sobie poustawiać je. Patrzcie, w ten sposób. Oj, 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 oj. W ten właśnie sposób. I żeby wybuchły na raz, a nie w ten sposób, bo tak to słabo, słabo strasznie. Ale teraz można tak rozwalać wszystko, Boże, jakie to jest super. Ej, musimy przeciąć tą willę, żeby spadła. Żeby kompletnie spadła. Przynajmniej bomby nie chcą nas zabić, nie? W porównaniu do tych pipe bombów, bo te pipe bomby były takie złe dla nas. Zabijały nas co chwilę. Au, 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 au. Powoli już gra zaczyna się robić wolniejsza, ale ona się zaraz chyba ogarnie z tego co wiem. Ale to fajnie wybucha, Boże, to jest takie satysfakcjonujące. Jeszcze tu damy, jeszcze tu. Fajnie, że ja mogę bombę na bombę położyć, to jest śmieszne. Dobrze, czyli teraz całego dołu nie ma willi. Ale to już jest przesada, nie? To jest przesada na maksa. Dobrze, tutaj mamy odłączone już na pewno. Tak, jest na pewno odłączone. Teraz jeszcze z tej strony i z tamtej strony. I będzie wszystko git. Zobaczymy, czy to spadnie. Patrzcie, można się wspinać na bombach. Co jest? Ej, nie, to jest moja nowa ulubiona rzecz, te bomby. Patrzcie, chcecie wejść tutaj, nie? Chcecie wejść tutaj, proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie ma żadnego problemu. O kurde, jest źle, jest źle, jest źle.
Dobra, może wspinanie na bombach to nie jest najbardziej idealny pomysł, ale jest na pewno fajnym pomysłem i dla dobrych graczy, a Screamy nie jest dobrym graczem po prostu. Powiem wam, ludzie, że to nie był zbyt inteligentny pomysł, ale już mnie głowa zaczyna boleć od 5 FPS-ów w tej grze dosłownie. Co tu się dzieje? Nie wiem, przecinam ją na pół, może coś się zmieni, ale naprawdę bomby są świetnym przedmiotem w tej grze. Gra chodzi jak chodzi. Szkoda, że nie da się spowodować, żeby te czanki na dole, czyli te takie niepotrzebne części zniknęły z ziemi. To by było przydatne, to by było bardzo fajne. Tak, spada! Przynajmniej balkon. Dobrze. Balkon jest z głowy. Balkon jest z głowy. Zaraz do was wracam. Spróbuję rozwalić kolejną część. Powiem wam tak. Gra dosłownie nie wytrzymuje tego, co tu się dzieje. Nie wiem już, co zrobić więcej. Mam zużycie procesora jakieś 15%, a gra chodzi w ten sposób. Więc odpuszczam przecinanie już Willi, ale no... Kurczę, chciałbym, żeby to spadło, szczerze. Chciałbym, żeby to spadło, ale nie ma dosłownie sposobu na to. Bym musiał przeciąć tą część, tą część, tą część, tą część. Ale to nie wiadomo, czy będzie można to w ogóle zobaczyć, bo gra pewnie się skraszuje. Także trzeba zresetować świat, ale przeciąć dół cały przecięliśmy. Nie ma tu żadnej podpory dla tej Willi, jest latająca teraz. Zaraz do was wracam. Boże, od razu lepiej można teraz się bawić. Dobrze, i co teraz możemy zrobić? O nie, widzieliście to? Tak, to jest, panie i panowie, minigun. Co? Yuki, to jest potężne! Yuki, to jest mocne! Przepraszam, ale musiałem to zainstalować. Jak zobaczyłem takiego moda, że można coś takiego zrobić. Co? To jest prześwietne. Oj, drzewo rozwaliłem, przepraszam, drzewo. Ale to jest tak prześwietne, patrzcie, co z tym można robić. Tutaj, teraz można zawalać inne bloki i tak dalej. Ale to jest głośny, chyba będę musiał przyciszyć trochę grę, bo to jest masakra. No i pięknie. O nie! To jest świetne! To jest po prostu świetne, tym można wszystko robić. Jeszcze to jest mocne! Jeszcze to jest takie mocne! Boże, nie znudzi mi się ta gra nigdy, jak będą dodawać takie rzeczy. Po prostu... Jeszcze on tak przyspiesza powoli. Ja tu mogę wszystko rozwalać, ale to wszystko. Oczywiście na misjach nie będę tego używać, ale to jest przyjemne na sandboxa. Na sandboxie można sobie pozwolić na minigana. Jak zapytacie pewnie, jak instaluję mody, piszcie sobie teardown mod i tam będzie tak naprawdę. Tyle trzeba wpisać. I że można tak po prostu wejść na tą mapę i zacząć rozwalać wszystko, co popadnie. No patrzcie, jest sobie statek i go powoli już nie ma. Go już nie ma. On po prostu się topi. Ale to jest potężna broń. No i plum. Plum zrobił do wody, no nic więcej. Ale mnie ciekawi, jak te domki można porozwalać fajnie. Dobrze, ciężarówko, poczekaj tutaj. Najpierw je odłączymy. Zrobimy tutaj takie brak podstaw u nich, kompletny. Tutaj cyk, cyk. Dobrze, o to chodzi, ślicznie. O nie! Teraz wszystkie powoli będą wpadać do wody, jak utnę te nóżki. Jak one się utrzymują? Drabina? Nie, no drabina raczej nie. Dobrze, zobaczmy. Dobra, drabina jest odcięta. No i oczywiście musiałem spaść. Drabina jest odcięta. To co tu może jeszcze? A, tu są... Poczekajcie, nie, to już jest rozwalone. Może odetnę je od tego brzegu po prostu. Tak! To jest to.
O nie! Ile domków wpadło! Czekajcie, bo te się jeszcze jakoś trzymają. No patrzcie, jaki świetny domek, nie? To można sobie żyć. W łóżku można spać, w łazience już jest wodą wypełniony prysznic. No, nic więcej, wody nie trzeba zużywać. A tutaj czego się trzyma jeszcze? Czego ty się jeszcze trzymasz? Drabiny? O nie, dobra, ten domek się topi. Chociaż one... To są pływające domki teraz, one się nie zatopią w pełni, bo są z drewna. Ale o co on się trzyma? Nie rozumiem. O co one się trzymają? Nie no, trzeba im pokazać, na co nas stać. O! Spadł! Mówiłem, że tak będzie. No i pięknie. Całe domki spadły i sobie teraz pływają. Ale to jest taka niszczycielska siła, że masakra. Po prostu można zatopić w mgnieniu oka coś. No minigun to jest po prostu genialna, ale to genialna rzecz. Szkoda, że go nie ma w oryginalnej grze, ale mimo wszystko jest to mega przyjemne, ale to mega przyjemne. I też można popatrzeć, jak te fajnie rury się zginają. I spadają. Ale to wszystko na ten odcinek już dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie, zostawcie suba i lajka. Mam nadzieję, że wam się podobało. I pa pa!